Jedna rolka, jak widzieliście wcześniej, u mnie już była. Marcin się właśnie rozkłada, kije wyciągnął. Podar stały, więc niebawem też będzie wywoził. Ja jestem już po pierwszym braniu, mam jedną rybę na koncie. No i mam nadzieję, że niebawem będzie kolejny karpiszon, ale mam jedną nadzieję, że będzie chociaż o połowę większy. Jak widzieliście, dojechał do mnie Marcin. Cześć, witam wszystkich. Pokaż Marcin, co nasz tu łowić, bo ty wiem, że nie pierwszy raz tutaj na łowisku jesteś, więc ostatnio połowiłeś spoko, tam 17 nas wyleciała, tak? Dokładnie. Więc pokaż tutaj, na co łowisz, jak wywozić i tak dalej. No to u mnie to wygląda tak. Oczywiście ziarno, czyli konopia, rzepik, kukurydza, Fishing Brothers. Następnie metoda. Tutaj akurat mamy założone Record Corn 14 mm plus pop-up ananas 18 mm. Dalej lecą nasze peleciki, czyli dwie łopatki peletu. Mamy tutaj ciasno troszeczkę, ale damy radę. Damy radę. Dwie łopatki, dosłownie. A to rybny dajesz ten pelet, czy owocowy? To jest owocowy, tutaj jest mulberry. Jest czyli tutaj miks taki typowo, dokładnie, typowo owocowy, white strawberry oraz bubblegum. Do tego leci nasza metoda. Oczywiście cudna Gesker Special 2 mm. Wrócimy troszeczkę naszego cukru. Mango, tak tutaj jest też podwieszone. I kilka kuleczek. W sumie malutka łopateczka. Bardzo malutka. To jest nasz miks. Tak to wygląda. Wszystko zalane boosterami. Tutaj mamy Record Corna Fish Active Plus, White Strawberry Fish Active Plus oraz kompot. I taka łopatka wystarczająca na zestaw. Dopiero się rozkładamy tak naprawdę. No chyba ty, bo ja się rozłożyłem. Ja już rybę złowiłem. Ty już jesteś rozłożony. Ja dojechałem później troszeczkę wystarczająco. Nie ma co szaleć i będziemy sobie ładnie wypływać. Klipsik założymy. Nasza miejscówka to jest te oto trzciny, tylko z prawej strony taki krzaczek zielony krzaczek. I polecimy. Głębokość, którą wstawiamy, to jest około 2 metrów. Piękny spad, leśne piaski. Nie wiem, czy będzie widać, bo widać. Wcześniej ja chciałem nagrać, jak pokazywałem swoje miejscówki, ale było słońce, teraz widać, no? Teraz może być widać. 5 metrów. To jest głęboka woda też. I przy brzegu. Mnóstwo rybki. Jak sobie zobaczymy na wodę, to przy brzegu nawet widać. Dokładnie. Jaką głębokość będzie stawiał? Około 2 metrów. Pod brzegiem są? Pod samymi trzcinami z prawej strony. Tam na tym krzaczku. To jest nasze miejsce. Ryby się pokazują. Tutaj mamy mega zróżnicowane dno, więc też jest pole do popisu niesamowite. Powiem ci, ja coś nie pływałem, jak ciebie jeszcze nie było. Pływałem cały zbiornik dookoła, no i większość ryb stało rzeczywiście przy brzegach. Przy brzegach. Tam na środku zbiornika stało trochę, no na przykład tutaj. Tam jest taka fajna górka, 360. Było kilka ryb, ale nie tyle, co pod brzegami. Tutaj już nam brzeg wychodzi. 40, jak widać, pomalutku coś nam się pokazuje. 280. Jeszcze popłyniemy troszeczkę na płytszą wodę. Temperatura wody 27 stopni. I metr. To by było tutaj. Tu nam się na pewno stoczy delikatnie. Metr ale to jest dalej zagłębienie. Tak, woziliśmy ostatnio i myślę, że to będzie to miejsce. Zostawimy. Tam pod samym krzakiem. Dokładnie, pod całym krzaczkiem. Marcin położył zestaw na wodzie metr.
1,20 m. To jest pierwszy z naszych zestawów. Przebijemy się przez pałeczki. Czyli co, pierwszy kij prawy wiozłeś pod krzaczkę? Tak, no. Głębokość 1,10 m tam było, tak? 1,20 m. No. To jest twój prawy, skrajny. Prawy kij, no. A środkowy gdzie będziesz jechał? I jak widzisz te pałki... Takie z wody wystają. Początek, to, no. Początek no, pałek się zaczyna no. I jest takie wgłębienie tam no. Za nimi. Nie za nimi, tylko w środku nich. No. To tam, tam. Nie. Dobra, a trzecim kijem, tym pierwszym od ciebie? A trzecim pojedziemy w sam róg. Na plażę? W plażę, w taką wyrwę. Okej. Okay. Tam z tej wyrwy jakieś efekty miałeś już? Tak. Ostatnio, tak? Tak. Ale tak zdradź, ta 17 z którego miejsca wyjechała? 17 wyjechała z Puskaczka właśnie. Tam, gdzie teraz był wyjeżdżony? Dokładnie, tam, gdzie było teraz. Raźmy słoneczko. Tam, no to miejmy nadzieję, że teraz tam 20 wyjedzie. No miejmy nadzieję, tutaj nikt nie wie, kto, co tutaj pływa na leśnych piaskach. Więc tutaj jest tu potencjał wody, czarne ryby, rzeczne ryby. Chłopaki też puścili swoje, natomiast to, co nawet ty teraz łowiłeś, to już była ryba dzikus, tak zwana. Więc a tak jak 17 ostatnio wyjąłeś, to myślisz, że jakaś większa ryba 20 to pływa? Tak, tak, 100% tak. No to pływa. Miejmy nadzieję, że ją złowimy. Złowimy, nie? Będziemy się lać wodą, jechał. Lecimy z końcem. Powiedz mi, co robisz, bo większość osób na pewno nie często obkleja ciężarek, ale kręci pastą. Zdradź twój sekret i powiedz, czym to jest taka tajemnica. Jest to pasta peletowa tak naprawdę, zmieszana z kilku zapachów. I to nam powoduje tak to działa, jakby to była metoda. Przynętę mamy oczywiście dużo dalej. I nasze Nutrigo Extra połączone z Cuc Car Special. O zapachu mango, natomiast to nam cały czas pracuje. To wygląda tak, jakbyśmy po prostu wrzucili do wody sobie metodę, gdzie by to było wklejone, często na przykład jest zakaz używania metody i wtedy sobie takie coś wklejamy. I to nam pięknie, ładnie smuży, jak to widać po rękach. Jak widzieliście, ja już dawno wędki wywiozłem, na jednej nad nim miałem branie, teraz Marcin skończył wywózkę. Marcin, powiedz, co o tym myślicie, w nocy jakieś branie będzie czy nie? Mamy nadzieję. Miejmy nadzieję, że musi być branie, ustawiamy właśnie czułość, głośność, troszkę naciągniemy zestawiki nasze. Marcin wszystko pilnuje, żeby branie nie przespał. Włączymy. Tak. Jeszcze przestawimy delikatnie kolorek. Niech będzie niebieski. Zobaczcie, jaka tafla. Coś pięknego, nawet się dziewa odbijają. Woda turkus. Leśne piaski jednak. To jest to. Michał, branie, jedziemy. Druga rolka była. Druga rolka. My tam gadu z Marcinem, na dokładnie. Spokojnie. Na spokojnie. A tu rolada. Popatrzcie, jak się kij gnie. Drugie branie. Komary już trochę dają znać, bo gryzą. Ale dajemy radę. Zachód słońca, już mamy. Ta rybka nam ładnie weszła. Trzeci zestaw. Nad tym i pod. Michał. Pod tym. Tak, pod trzecią wędką. Tak, no i ładnie. Jak Michał myślisz? Duża ryba? Nie wiem, czy nie amur. Może tak być. Ta woda jest nikomu nieznana.
więc bo czekamy tak na tą życiówkę, Michał. Ja bym cię chciał polać dzisiaj wodą. 20 na pewno nie będzie. Jeszcze nie mów hop. Ale bądźmy dobrej myśli. Jeśli o, to jest... spinka. A spięła się przy samotnym końcu. No nie zawsze jest tak łatwo, tak? Dokładnie. Spinki też muszą być, nie? Też muszą być. Na tym polega nasza wędkarstwo. Jesteśmy już po wywózce, zarówno ja, jak i Marcin wywieźliśmy kije. No i co, teraz nie pozostaje nam nic innego, jak pokazać wam karpy, które są po nocy. Piękne karpy. W worku. Zaraz je zobaczycie. Czas na pokazanie wam karpiszonów, które są w workach po nocy. Są aż trzy worki, więc zaraz zaczniemy od tych może największych ryb. Marcin, twoje pójdzie pierwsza. Pierwsza ta? No największy, to od razu był. On chciał uciekać, bo to na pewno będą się rzucać. A, o, czekaj, czekaj, będą żwawce. No, to już była ryba. Tak? Uciekł? Żwawo, dam mi. O, nie damy sobie rady z nimi. Udało. Pięknie, siedzi, brawo. Widzicie, jaki spokojny? To jest to. Jest pięknie. Czarny, piękny, z leśnych piasków. Piękna rybka. Ty już będziesz odpływał.
co, dwie małe rybki już pokazaliśmy, teraz czas na największego. Zobaczymy, co tam. Ciekawe, jest stracił przez nim, bo w nocy ile miał? 12? 12 chyba, 500, 600, jakoś tak w tych granicach. Zobaczymy. Ej, co jest? O ja p***ole. Patrz. Nie ma. Rozsunięty. Ty, ale tu jest zasunięty, co jest grane? Zapięty jest, co się stało? Jezus. O ja p***. Z drugiej strony suwak. Zobaczcie, co ci stało. Worek na zamek od góry. I od... to z przodu było zapięte, z tyłu puścił suwak. Nie mamy. No i szkoda, nie ma ryby. No ale tak też. Ale ładna ryba była. Szkoda. Niestety. No ale co, cały dzień przed nami. O, łowimy dalej. Musimy. Cały dzień nie mieliśmy żadnego brania, ale widzicie, pogoda się delikatnie zmieniła. Zachmurzyło się i coś tam prokopuje, więc na pewno dzisiaj nie zaczęło zmianie, no ale bądźmy dobrej myśli, że trochę poleje, dotleni tą wodę, no i zaczną się jakieś odjazdy. Górniany. Coś się dzieje. Właśnie przewoźliśmy zostały, minęło dosłownie 15 minut od wywózki i mają małego pierwszego karpiszona. Nie za duży, ale jak widzicie, pogoda się zmieniła, to się zaczęło dziać, bo od rana przez cały dzień nie mieliśmy żadnego odjazdu. No to nie zdążę. Masz go? Masz go. Dobra. Uwaga, muszę wejść. Tak. Jeszcze raz. Poszedł. No to kicha. Aj. Za dużo chciałem, za dobre zdjęcie, ale jedno zrobiliśmy w wodzie, ale widzieliście. Chciał wrócić, tak szybko to wrócił. Ostatnia nocka przed nami. W sumie to nawet dobrze się nie odpoczęła. A witamy was z kolejnym karpiszonem na macie.
ważymy go z ciekawości, ile będzie miał i oczywiście wypuszczamy. Mamy dwa karpy po nocy, jak widzicie, odpoczęły w workach. Silne ryby. Nie dają się nawet dobrego zdjęcia zrobić. Dokładnie. No. Ale coś pięknego. Po nocy, około która była? 9? 21. Branie z 2 metrów. Fijaki w plus, white strawberry. I taki oto ładny kabanik, czarnoczek. O, nam wyjechał. To już kolejna nasza ryba. I w sumie ostatnia, nie? I ostatnia, skończyliśmy już zasiadkę z Michałem. Także pora się pozwijać, wypuszczamy rybkę. To jest bardzo silna. Puszczamy rybkę i jest jednak silny kabanik i niech wraca sobie do swojego królestwa. Więc do następnego razu.